Cześć, witajcie, jestem Czyli Dobrowski, witam was w Heavy Rainie. Powracamy do naszej pięknej gry i tym razem jako kobieta. Wow, ona jest miłośniczką motocykli. A więc to nie jest byle jako kobieta, to jest naprawdę twarda laska. Zresztą widać było, jak ona się z tymi złodziejami biła w tym apartamencie. Niby to był koszmar, ale twarda była i to masakrycznie, dobra. Zresztą nie byle laska jeździ na motocyklu. Czy tam motorze, kurczę, nie wiem jak to się nazywa, więc nie atakujcie mnie. Okej. Okay. Trafiła do tego samego motelu co Ethan. Na jakiekolwiek wieści o 10-letnim Shonie Marsie, który zaginął wczoraj. Ostatnie doniesienia wskazują, że policja uznaje to za kolejny przypadek porwania przez zabójcę z Ortach. O dupę. Jeśli informacja się potwierdzi, oznacza to, że... Elo, wygląda jak kiślu, elo kiślu. Tylko, że okulary założył. Czym mogę się... A przyjechałem po parówki. Kurczę, jestem w motelu, daj mi pokój, no właśnie. Dla ciebie? Wszystko. To jest dopiero podrywacz. Okej. Okay. Ty podrywaczu jeden. Wypełnił formularz. Dobra, wypełniamy. Nie wynajmuję tutaj pokoju, ponieważ mi się podobasz, tylko że... Milton Page, 27 lat. Motel. Niezamężna. Ile pani u nas zostaje, panno Page? Panno Page? Pokój 201. O kurde. Ostatnie piętro, schody po prawej na podwórku. Weź na mnie nie krzycz, typie, jak nagle zmienił ton. Proszę nie krzyczeć. Przyjemność po mojej stronie. Ojej. Okej. Okay. Nie mogliśmy spać w naszym pokoju. Lepiej, żeby ten obleśny typ nie miał drugiego klucza do pokoju. Ty czekaj, gdzie ja mam pokój? Myśl dostaje drgawek. Pokój 201, schody po prawej, ostatnie piętro. O lol, ostatnie piętro, dobra. To teraz gdzie są schody? Jeszcze drugie, na wyższe piętro. O, kolejny. O, dzień dobry. No to super, wchodzisz w kobiety, ty jesteś dżentelmenem? A tutaj kolejny. Pokój 201. Schody po prawej, ostatnie piętro. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze jedno pięterko. Jesteśmy na samej górze. W ogóle ona ma pokój w tym samym motelu co Ethan. Przypadek? Nie sądzę. Jestem ciekaw, kim ona w ogóle jest. Ktoś tu jest. Czy on jest ranny? O lol, a to jest Ethan? Elo, o lol, to jest Ethan. Mordo! Hej? O, w dół. Wszystko dobrze? Wezwę pogotowie. Proszę nie. Nie, lepiej nie wzywaj. Jesteś ranny, potrzebny ci lekarz. Nie, tylko do pokoju. O, w duszy, ale mi... Pokój 207. Czekajcie, bo mam nową teorię. Tak mi olśniło nagle, że to masakra. 207 to już lecimy. Dawaj, przytul mnie, misiaczku. Coś mi się wydaje, że ona może być mordercą origami. To chyba nie przypadek, że nagle tutaj do tego motelu trafiła. I w sumie też ma chyba luźny czas pracy, tak mi się wydaje. Masz klucz? O, w duszę. To jest nowe podejrzanie według mnie. Będę ci obserwował, dziewczyno. Okej, okay, 207. Dawaj, otwieramy tutaj. Jest buta. Czekajcie, bo myliłem przez chwilę L2 cel 1. Dobra, wbijamy do pokoju. Moja wale. W ogóle ty się nie boisz, że jakiś nieznajomy, może być szpunem, może być każdym, a ty mu pomagasz tak po prostu. Ja bym wezwał już policję, czy pogotowie. Najpierw pomogę, potem będę pytać. Dokładnie. Dobry pomysł. Naprawdę źle z tobą. Potrzebny ci lekarz. Ja bym się chyba bał. Mam żebro albo dwa złamane. Przeżyję. A jak żebra albo ale dwa złamane, to nie, nic się nie stało. Mogłeś umrzeć. W takim razie niepotrzebny ci lekarz, co najwyżej jakiś, nie wiem, jakiś szaman, czy też jakiś, nie wiem, farmaceuta. Ma kłopoty. Nie mogę tak po prostu go zostawić w tym stanie. No, pomożemy mu. Dobra, w takim razie idziemy po jakieś leki, pewnie są tutaj. O, okej, tutaj, w tej gablotce. No tutaj nie ma nic zarąbistego, ale ostatecznie może mu jakaś pigułka pomoże. Lek przeciwgorączkowy stosować tylko przy dużej gorączce. Okej, okay, a więc to chyba nie to. Co tu jeszcze mamy? Tu po środku mamy coś. Parakomol, środek przeciwbólowy, stosować na intensywny ból, nie przekraczać dawki jednej tabletki na dobę. To będzie dobre.
Chodź tu, mam dla ciebie ten tabletkę, ale tylko jedna tabletka. Weź to. Powinno ci pomóc. Co to? Paracetamol. Środek na ból. Przynosi ulgę. No. Na pudełku jest napisane, żeby brać jedną na dobę. Nie świruj je tam, please. Ja wale. Czemu ty tak świrujesz? Nie mogę czekać, zarąbiście. To lepiej umrzeć na tym łóżku niż czekać. Dobra, co ci się dzieje, ziom? Jak ty w ogóle tyłkiem przed nim machasz? Przede mną tak byś by ty... Okej. Okay. Jeszcze coś tu mamy? Trzeba mu odkazić te rany. Masz papier toaletowy. Papier. Albo ręcznik. Nie ma tu żadnego ręcznika? Kurczę, ciągle wchodzę w to biurko, bo naprawdę tu się ciężko steruje. Okej. Okay. Dawaj tu rękę. Czy tam biodro są. Zdezynfekuję ranę. Może trochę zaboleć. O, dobra, spokojnie, powoli, żebyśmy tak jak z tym dzieckiem nie postąpili. Okej. Okay. Okej, okay, powoli. Już. Chociaż zakażenia nie będzie. W sumie ona też jest takim świrem, ponieważ miała w tej swoim rozdziale, tym pierwszym, co ją poznaliśmy, jakieś dzikie sny, więc bez kitu ona może być mordercą origami. Dobra, pomogę ci. Dawaj. Wstajemy. Tutaj. Zaczekam, aż skończysz. A może plecy ci wyszorować? O wale, biedny Ethan. W takim stanie będzie mu ciężko samemu właśnie zadziałać. Co ty tam? Czemu on nie zamknął drzwi? Mów do mnie. W razie gdybyś, wiesz, zemdlał. Jak ci na imię? Jak mi na imię? Madison. Madison. A, Madison, przepraszam. W hotelu? Nie, mieszkam w mieście. Cierpię na przewlekłą bezsenność. Zasypiam tylko w hotelach. Nie pytaj czemu. Gdy czuję się wyczerpana, przyjeżdżam przespać tu noc. Lel, ma swój dom i śpi w motelu. Jestem przejazdem. To jest biedny, w sumie też smutny. A czym się zajmujesz, Madison? O, no właśnie. Poza leczeniem nieznajomych? Jestem fotografem. O lol. Robię zdjęcia mebli do magazynów wzornictwa nowoczesnego. A ty? Ja... Jestem architektem. O lol, to ona bez kitu ma taką pracę, która jest taka luźna, jeśli chodzi o czas. Więc może być zabójcą origami. Wychodzi. Usiądźmy, że niby nigdy nic, że sobie tu... No, ładny obraz. Sam malowałeś? Nie podglądowaliśmy wcale. Halo? Ładny bardzo obraz. Dziękuję. Czuję się o wiele lepiej. No co, dobrze. Dobra. To ja już sobie pójdę. Chyba się zakochała. Aby zakochał. Przy okazji, nie wiem jak się nazywasz. No właśnie. Ethan. Uważaj, Ethan. Nie powiedział swojego nazwiska i dobrze, bo tam w sumie ona w radiu słyszała, że tam Sean Mars zaginął. Uważaj, Ethan. O, ale szybko przeskoczyliśmy. Pudełko. Muszę otworzyć kolejną figurkę. Okej, okay, lecimy dalej. Nie ma co marnować czasu, bo rzeczywiście ten deszcz leje jak z cebra i musimy uratować tego Shona. Nie mam czasu. Muszę znaleźć syna, zanim będzie za późno. Dokładnie. O czym jeszcze myślisz? Stary, dawaj, wstawaj mi tu, bo ja chcę usłyszeć jeszcze o Madison. Nie wiem, czemu mi pomogła. Oby nikomu o mnie nie wygadała. Ciągle mnie boli, ale muszę ruszać dalej. Pić mi się chce. Pić ci się chce. Tutaj jest woda jakaś. Tutaj będzie woda. O, lodówka. Tylko kurczę, taka woda w hotelach i w motelach zawsze jest taki droga. A co, ty jesteś architektem, to ty sobie możesz pozwolić. Okej. Dobra. Nie marnujmy czasu. Dawaj. Szybko, bo tam Sean, kurczę, w deszczówce jest. Dawaj. Siadaj. Otwieramy.
Pora zabrać drugą figurkę origami. Czemu ty ich ze sobą nie nosisz? Łatwiej by było. Dawaj, druga figurka origami. Albo zacząć od ostatnich. Lecz nie. Czy jesteś gotów cierpieć, żeby uratować syna? Stara elektrownia na... O, w duszę. Czy on będzie chciał, żeby go raziło prądem? What the fuck? To jest naprawdę świr ten zabójca origami. Czemu nie chowasz pudełka? Ethan! Zapomina o podstawowych rzeczach, kurczę. Żeby schować pudełko, żeby w ogóle... Masakra. Dobra. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodoba, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się.